Dzisiejszego odcinka jest dosyć trudny. Trudny nie tylko dla mnie, ale pewnie dla Was również. Temat dzisiejszego odcinka to jak wrócić do naszych starych, w cudzysłowie starych, nawyków sprzed lata. A o czym mowa? No oczywiście mowa o diecie i ćwiczeniach. Taram! Słuchajcie, mamy końcówkę sierpnia, więc wydaje mi się, że... Większość z was była na jakimś dłuższym lub krótszym urlopie. Wiem, sytuacja jest ciężka, ale wypocząć trzeba. Mam nadzieję, że byliście w takich miejscach, gdzie było w miarę bezpiecznie, że wróciliście bezpiecznie, że wszystko było ok i że przede wszystkim wypoczęliście. Ja również byłam na miarę ok, jeżeli chodzi o długość yy, urlopie, ale niestety. Słuchajcie, wróciłam z nadprogramowy, nadprogramowymi dwoma kilogramami. A ja, ja to wiedziałam, ja to wiedziałam, że, 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 że to się stanie. Widziałam kiedy. Dobrze wiedziałam, co jem. Ale jakoś tak wiecie, lato nie. Bo zazwyczaj jest tak, że no tak przełam od marca do czerwca spinamy poślady. I próbujemy jakoś trzymać michę, próbujemy chodzić na siłownię, próbujemy jakoś unikać słodyczy, jakichś napojów, takich wiecie, typu cola, fanta, sprite, które mają naprawdę dużo kalorii. I trzymamy się te trzy miesiące, trzymamy się, żeby, żeby wiecie, zrobić formę na lato. Potem przychodzi lato, Paradoksalnie, lato przecież sprzyja większej aktywności fizycznej, a w sklepach mamy mnóstwo produktów dietetycznych, restauracje też nam oferują jakieś dietetyczne potrawy, ale to jest takie, że to jest taka sytuacja y, marzenia kontra rzeczywistość, prawda? Każdy myśli sobie, że zrobię formę na lato, wejdę w bikini, wejdę w tych slipach, plaża będzie cała moja, będę się czuć świetnie, będę wyglądać super, będę fit, będzie super, tutaj będę się ruszać, tam jakoś y, jakiś sport, tutaj jakaś wyprawa, nie wiem, w góry, to jakieś te kalorie spalę. Ok, ale wiem po sobie, czyli mówię z autopsji, Pytanie. Czy wy widzicie te stoiska z goframi przy Molo? Czy drinki nie smakują lepiej w wakacje? Czy po tym jak zdobędziecie jakieś, nie wiem, 3000 metrów nad poziomem morza, szczyt w Alpach, nie napijecie się dwóch piwek? Nie zjecie goloneczki? No właśnie. I tutaj jest piech spogrzebany. Nie dlatego, że jemy od czasu do czasu kiełbasę z grilla. Nie dlatego, że pozwolamy sobie na picie takich napojów, które mają kalorie, prawda? Nie, nie, nie jesteśmy tylko woda, woda, herbata, ewentualnie kawa bez cukru. Wakacje to wakacje. To jest czas relaksu, to jest też czas dla naszego organizmu, żeby troszeczkę odpocząć od tych restrykcji, które narzuciliśmy na, na, na nasz organizm przez wcześniejsze tygodnie. To nie jest problem. Miejcie wakacje, moim zdaniem. Wakacje są od tego, żeby z nich korzystać. Więc jak już wyjechaliście, zapłaciliście mnóstwo pieniędzy za bilet, zapłaciliście jeszcze bardziej mnóstwo pieniędzy za, za hotel, to korzystajcie. Weźcie sobie all inclusive, jedźcie, zjedzcie sobie dzisiaj frytki, jutro wypijcie piwko, pojutrze idźcie w góry, po pojutrze zjedzcie pizzę. Czemu nie? Wakacje trwają co? Dwa, trzy tygodnie? Wasz organizm da radę. A jeżeli nawet... Nie da rady, bo jak wrócicie do domu, to staniecie na wadze i zobaczycie, a dwa kilo do przodu, o jejku, to się świat nie zawali. Tylko, uwaga, już Wam mówię, kiedy się świat wali. Świat wali się nie w trakcie wakacji, kiedy jemy jak oszaleli, ale właśnie po nich. Dlaczego? A dlatego, że fajnie jest na tych wakacjach dwa tygodnie. Jadłam lody, gofry, frytki. Było fajnie, nie? A to brakuje mi, może bym zjadła jakiegoś loda. No, to jak jeszcze zjem tą pizzę dzisiaj, to mi się przecież nie stanie i tak ją jadłam trzy dni temu, potem tydzień wcześniej. Jest okej. Okay. Chodzi tutaj o to, że te nawyki żywieniowe bo tutaj są dwie rzeczy, moim zdaniem. Pierwsza rzecz to jest dieta, druga rzecz to są ćwiczenia. Jeżeli chodzi o dietę to nawyki żywieniowe, które sobie wypracowaliśmy przez naprawdę wiele tygodni wcześniej, przed wakacjami, one troszeczkę zanikają. I wiem, co mówię, bo mówię z doświadczenia. Słuchajcie, ja przed wakacjami, ja naprawdę się starałam. Tutaj jadłam owsiankę na śniadanie, potem jadłam skyr z owocami, potem jadłam jakiś łosoś na parze z warzywami, potem sałatkę, potem coś tam, jakieś takie rzeczy typu bardzo dobre dla mojego organizmu. Rzeczy typu, aha, to jedzenie, co dzisiaj zjadłaś, ma mniej kalorii niż potrzebujesz, więc waga leci, nie? W dół. A teraz to jest tak, że, a, no fajnie, może bym zjadła lodzika, nie? Ten magnum z orzeszkami to przecież, co ma, 200-300 kalorii? Nadam no, radę, to gdzieś tam coś zjem mniej albo się więcej poruszam. Ale to nie jest już to samo. Mój organizm się tak przyzwyczaił do tego folgowania, że teraz jest naprawdę ciężko wrócić. Naprawdę jest ciężko wrócić. I jak ja idę teraz na zakupy, to lody są zawsze w moim koszyku, bo jest, wiecie, jest jeszcze gorąco. Czasami człowiek ma ochotę na lody. Owszem, ale jak cię kupi takie opakowanie, wiecie, sześć lodów magnum w jednym opakowaniu, no to wiadomo, że niekoniecznie jesz te lody wtedy, kiedy masz na nie ochotę, a jesz je, bo są w lodówce, nie? A kalorie lecą. Druga rzecz to jest powrót na siłownię. Wakacje to jest taki czas, kiedy niekoniecznie na tej siłowni się stawiamy. Jedziemy na wakacje, zapominamy o wszystkim, po prostu bajabongo, carpe diem, jutra nie ma. I jeszcze raz wam to powiem. To jest... Moim zdaniem bardzo zdrowe podejście. Ale człowiek się rozleniwia i on się rozleniwia bardzo, bardzo szybko. Więc powrót na siłownię, jeszcze do takich treningów regularnych, bo nie mówię o jednorazowym wyjściu na siłownię, który i tak jest ciężki, tylko taki wiecie, trzymanie na przykład trzy razy w tygodniu, wyjście na siłownię i tak naprawdę trening, no to jest duże wyzwanie, nie oszukujmy się. Dla wszystkich to jest duże wyzwanie. I dzisiaj w tym odcinku może dam Wam kilka wskazówek, których sama staram się korzystać. Kilka takich poleceń, jak wrócić do tego, co było przed wakacjami, jak wrócić do lepszego odżywiania się, jak wrócić do tego, żeby nie chciało nam się słodyczy po każdym posiłku, i przede wszystkim, jak wrócić mieć tą chęć, żeby wyjść. I pójść na siłkę, podnieść parę ciężarów, zrobić ciutkę cardio i czuć się lepiej. Pierwsza rzecz. To jest zmiana nastawienia. Wiecie, znacie spokojnie ten taki takie wszedobylskie, już powiem prawie przysłowie, że zaczynam od poniedziałku. No nie, słuchajcie, nie zaczniemy od poniedziałku, jak sobie tak powiemy. O, dzisiaj środa. Dobra, od poniedziałku. Ten poniedziałek kiedyś nastąpi. I bardzo wątpię, że faktycznie zaczniecie od poniedziałku. Nie mówię tego po to, żeby Wam powiedzieć, że musicie zacząć tu i teraz, i już za minutę przestańcie jeść słodycze i idźcie do sklepu, kupcie łososia, kupcie brokuły i teraz gotujcie na parze. Nie. Chodzi mi tutaj głównie o coś takiego, żeby zmienić swoje nastawienie. Żeby nie być tak, a dobra, są wakacje, no i po wakacjach zobaczymy, po wakacjach wrócę. Do, do tego, co było. Z takim nastawieniem niestety nie wrócimy do tego, co było. Ja już testuję to nastawienie ponad y, półtora tygodnia i powiem Wam, że nie działa. Nastawienie trzeba zmienić od razu i trzeba jakby się do tego nastawienia nastawić. Wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, dobra, wakacje były, było super, trudno te dwa kilogramy, a chuj tam. Wracam, wracam I to macie mieć w głowie. Żeby wrócić do tego, co było wakacje, przed wakacjami, musicie mieć to postanowienie poprawy w głowie. I musicie być do tego przekonani w 100%. Dobra, chcę to zrobić dla siebie. Przed wakacjami czułam się super, moja forma była świetna, moje samo poczucie było ekstra, lubiłam potrawy, które jem, lubiłam ludzi na siłowni, wracam. I koniec. I jak postanowicie sobie to, że wracam... To już, to jest tak wielki krok milowy, że sobie nawet nie wyobrażacie. Nie ma co myśleć sobie, że zaczynamy od poniedziałku, albo od jutra, albo a to jeszcze tylko ta jedna fryteczka. Nie, to jest takie, tak samo jak ze wszystkim. Tak samo jak um, na przykład z rzuceniem palenia, albo tak samo jak z takim postanowieniem zdania prawa jazdy, albo tak samo jak postanowienia zmiany pracy. Słuchajcie, ja jestem gotowa na to, żeby to zrobić, więc to robię. Bez postanowienia u Was w głowie możecie chodzić na siłownię. Jasne, możecie tam chodzić nawet 5 razy w tygodniu, ale pomyślcie sobie, czy faktycznie będziecie dawać z siebie wszystko? Czy te ćwiczenia na siłowni będą was, wam dawały satysfakcję i szczęście? Czy to będzie takie odbębnienie, Okej, okay, byłam na siłowni, podniosłam 4 kilo dwa razy. Potem zrobiłam 20 minut przebieżki, a tak naprawdę to było taki biegochód jest spok. I z czym będziecie się męczyć. Musicie sobie w głowie poprzestawiać to wszystko. Klocek do klocka. Bach. Zaczynam teraz, daję. Uwaga, tu jest ważna rzecz, żeby Wam to powiedzieć: że w momencie, kiedy już będziecie gotowi na zrobienie tego kroku znowu, czyli na rozpoczęcie zdrowszego odżywiania, wyeliminujecie ze swojej diety wszystkie przetworzone i bardzo kaloryczne produkty, Wasz organizm na milion procent przeżyje szok. Będzie się buntować i zareaguje takim niepohamowanym wilczym głodem. Gdzie będziecie sobie myśleć, dobra, zjadłam dzisiaj śniadanie, przed chwileczką zjadłam drugie śniadanie, jest godzina 12, a ja jestem nadal głodna, i to zjadłabym taki wielki, porządny obiad. A najlepiej to burgera z frytkami. I wtedy się poddajecie. Bardzo często jest tak, że idziemy do, po, po tego burgera z frytkami, no bo przecież jak mogę funkcjonować, jak ja mogę pracować, skoro ja non-stop jestem głodna. Dlatego trzeba. Wracać do diety systematycznie, krok po kroku, tak jak ze wszystkim. Na przykład pierwszego dnia, zamiast wyrzucać z szefki wszystkie słodycze i wszystkie, nie wiem, pizze mrożone z zamrażalki, to pierwszego dnia odpuść sobie na przykład alkohol. Nie pij już piwa, nie pij słodkich napojów i ogranicz słodycze. Jeżeli chcesz zjeść batonik albo loda, Ok, ale nie rób tak, że to będzie batonik, lód, a potem jeszcze chipsy. Zostawcie sobie troszeczkę takiego oddechu dla waszego organizmu. Na przykład o, zostawcie sobie bułeczkę. Zjedźcie sobie bułeczkę na śniadanie albo na kolację, żeby ten organizm stopniowo się przygotowywał do, do tej zmiany, która nastąpi. Potem kolejnego dnia zmniejsz już ilość węglowodanów prostych, czyli już nie jest tej pizzy z pudełka, nie smaż, a piecz, i tak dzień po dniu, po kilku dniach w twoim jadłospisie nie będzie już tych produktów, które są dla nas najbardziej szkodliwe w sensie dla naszej diety, a organizm stopniowo się przyzwyczai do nowego trybu. Jak w większości przypadków metoda małych kroków sprawdza się najlepiej. Tak samo jak z dietą, tak samo na siłowni. Organizm musi się stopniowo przyzwyczajać do tego, że na nowo będziecie go, że tak powiem, brzydko męczyć, że na nowo będzie musiał podnosić te ciężary i na nowo będzie musiał się męczyć z 7 kg, 14 kg, może 20. Dlatego pierwszy trening, po powrocie na siłownię powinien być raczej taki lekki. Ponieważ, jeżeli wiecie, jesteśmy pełną parą, nasz, w tym naszym mózgu, w tej głowie mamy takie, okej, okay, dobra, zaczynam. Już teraz, zaraz jestem gotowa, jestem gotowy na to, żeby wrócić do formy, już mam motywację, idę na siłownię. Ok, ale jeżeli pierwszy trening to będzie taki wycisk totalny dla waszego organizmu, to po pierwsze będziecie mieć nieziemskie zakwasy, a po drugie. Organizm odpowie Wam zmęczeniem. Dlatego na początek zróbcie sobie takie trzy treningi na rozgrzewkę. O, wiecie, zawsze, pamiętacie w szkole, na BF-ie, zawsze była rozgrzewka, potem dopiero bieganie, czy piłka nożna, czy nie wiem, siatkówka. Teraz po wakacjach, po tych dwóch, trzech tygodniach, wasz organizm identycznie potrzebuje takiej rozgrzewki, takiego rozbiegania przed maratonem. Więc na początek robimy mniej powtórzeń, mniej serii i mniejsze obciążenie. Na początku biegamy wolniej, podnosimy mniej, a potem systematycznie, sprawnie pniemy się w górę. I uwaga, teraz zbliżam się pomału do clou tego odcinka, bo to jak sobie poradzicie z powrotem do diety, czy z powrotem na siłownię, oczywiście są jakieś zasady, albo może nie zasady, tylko wskazówki, jak to zrobić. Ale też każdy organizm jest inny, i jeżeli ja mówię, że słuchajcie, nie róbcie takiego szoku organizmowi, że zaraz z lodówki wywalicie wszystkie rzeczy niezdrowe i będziecie jeść sałatę z ogórkiem, bo tak, tak róbcie, nie. Słuchajcie, jeżeli to nie działa, jeżeli coś działa na mnie, nie oznacza, że działa też na wasz organizm. Niektórzy z was mogą być tacy, że słuchajcie, podjęłam tą decyzję dzisiaj tak. Teraz jestem gotowa, wracam. Chcę to zrobić, wracam. I od teraz ta osoba je tylko zdrowo, organizm się jakoś nie buntuje, jest ok. To jest też super. Tak samo jest super, jeżeli ktoś podejmuje krok po kroku i stopniowo przyzwyczaja organizm do innego trybu żywienia niż przez ostatni miesiąc. Też jest ok. Jedna rzecz jednak jest tutaj istotna: przygotujcie się, że nie będzie lekko. To, że przed wakacjami mieliście taki rytm, że jedliście zdrowo, że chodziliście regularnie na siłownie, nie oznacza, że będzie bardzo łatwo do tego wrócić. Jest tak, że organizm i my ogólnie bardzo szybko przyzwyczajamy się, jeżeli coś jest łatwe. A wiadomo, odpoczynek, jest raczej łatwe. Treningi, zdrowe odżywianie, no to to są raczej stopnie w górę niż w dół. Więc przygotujcie się na to, że organizm będzie się buntował, że będzie Wam mówił, że jecie za mało, że nie będziecie mieć siły. Wtedy oczywiście musicie mieć zbilansowaną dietę, ale to wszystko najprawdopodobniej jest z tego, że. Już organizm zdążył się przyzwyczaić do rozregulowanego apetytu. W sensie takim, że jedliście kiedy chcecie, jedliście co chcecie, nie zwracaliście uwagi na mikro-makro I wtedy organizm, okej, okay, w to mi graj. Ja przecież lubię frytki, lubię rybkę, lubię dżemiki, lubię nutellen, lubię wszystko. Jestem super zadowolony. No, przez chwilę, a potem się odkłada w boczkach, prawda? Także. Musicie mieć takie podejście, że niestety, ale zaczynacie tę przygodę na nowo. I to jest ogromny trud, i to jest ogromna, ogromny ciężar, żeby zacząć znowu wkroczyć w ten tryb, trening, dieta, siłownia, wszystko w porządku. Bo, no słuchajcie, pobudka o 10 rano, iście na obfite śniadanie, potem basenik, potem plaża, potem drink, potem super obiad. No to jest super. Ale organizm niestety się do tego tak przyzwyczaja, do takiego lenistwa i niezbyt zdrowego trybu życia, no po prostu o tak, w okamgnieniu. Więc jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli chcecie zacząć już teraz wrócić do tego, co było przed wakacjami, no to raczej jest mało prawdopodobne, że osiągniecie sukces. Przepraszam, że to mówię, ale chcę Wam też dać takie oczekiwania w kontra rzeczywistość, chcę tak jakoś to wszystko za sobą domknąć. Mało prawdopodobne jest to, że nie ćwiczyliście na przykład przez miesiąc. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że zrobicie tyle samo przysiadów, że podniesiecie taki ciężar, jaki podnosiliście wcześniej i że przebiegniecie taki dystans, jaki biegaliście przed wakacjami, przed, tym, przed tą przerwą. Dlatego zaczy zaczynamy tak naprawdę... Od początku może nie poziom beginner, tylko taki intermediate, bo formę trzeba i odbudowuje się stopniowo, czyli z dnia na dzień, a nie w jeden dzień. Więc y, pamiętajcie, że powrót do formy sprzed wakacji jest możliwy, ale to nie jest pstryknięcie palcami i to nie będzie, nie dokona się w tydzień, potrzeba troszeczkę czasu, ale pamiętajcie przecież, że mięśnie mają swoją pamięć. I wiedzą, że jeszcze niedawno potrafiły udźwignąć tyle i tyle, więc ten powrót do formy zajmuje mniej czasu niż, wiecie, na samym początku, jak zaczynaliście treningi. Nie zaczynają te mięśnie takiej pracy od, od podstaw, od poziomu 0, tylko jesteśmy gdzieś tam na poziomie powiedzmy 4 i pomału, pomału przez poziom 6, 9 dobrniemy do tej dziesiątki. Musimy tak tylko, wiecie, troszeczkę wziąć szczereczkę, odkurzyć nasze mięśnie i wszystko będzie w porządku. Okej, okay, więc mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Um, możecie do mnie pisać, ponieważ ja, uwaga, jestem na tej samej drodze co wy. Też wróciłam niedawno z wakacji i też jadłam jak oszalała. I też jadłam, co mi się żywnie podobało. Hamburgerów to zjadłam chyba z ojeku, nawet nie chcę liczyć. Było fajnie, ale już nie jest fajnie. Już jest moja, wiecie, taka rzeczywistość zwykła. I już mi się nie chce jeść. Nawet się, wiecie co? Czuję się źle jedząc niezdrowo. Ja bardzo lubiłam jeść zdrowo, ja bardzo lubiłam robić owsiankę rano, ja bardzo lubiłam jeść łososia, bardzo lubiłam szukać w necie przepisów na jakieś fit rzeczy, placuszki bananowe. No to jest to, jest to coś, co lubię. Mało tego, że to lubię, to jeszcze dodawało mi taką satysfakcję, że jem zdrowo. Mój organizm czuł się świetnie i ja bardzo, bardzo chętnie do tego wrócę. Tylko ten pierwszy krok jest zawsze najgorszy. Jeżeli macie kogoś, z kim możecie iść na siłownię, to idźcie. Nawet jeżeli to wymaga od Was nakładu ekstra siły, żeby tego człowieka drugiego przekonać, żeby za nami szedł, to, to jest jakiś kopniak. I dla Ciebie, i dla tej drugiej osoby. Jeżeli nie macie, albo nie lubicie chodzić z kimś na siłownię, no to wiecie: słuchawki w uszach, podcast i hola! Akurat taki godzinny trening dacie radę gdzieś tam dwa yy, odcinki posłuchać. Wszystko jest dla ludzi. Trzymam za was kciuki, trzymam kciuki za siebie. Ja yy, do tej pory przez dwa tygodnie byłam na, <ścoughs> przez półtora tygodnia, ok, byłam na siłowni trzy razy, co jest yy, słabe, ale zamierzam być bardziej regularna, dwa-trzy razy w tygodniu, bo na to pozwala mi czas. Może trzy-cztery, zobaczymy. Ale słuchajcie, bez względu na to, ile macie czasu lub nie, każdy musi jeść. Więc o dietę można zadbać może nawet łatwiej niż o siłownię damy radę. Mam nadzieję, że jeszcze raz wspomnę to, o czym mówiłam na początku. Mam nadzieję, że ten podcast, głośność i, i quality dźwięku tego podcastu były nieporównywalnie lepsze. Tego Wam życzę, tego sobie życzę. Do następnego razu do usłyszenia dajcie mi znać kiedy chodzicie kiedy zaczynacie powrót na dobrą ścieżkę ja wam dam update w przyszłym tygodniu buziaczki kochani pa